Cześć, witajcie w materiale gameplayowym pokazujących początek rozgrywki z New World dla osób, które nie mają dostępu do bety, żeby mogły sobie oglądać. Wiem, że oglądacie streamy, ale taki gameplay materiał, który jest na żywo na YouTubie, w każdym momencie można sobie odpalić i przejść, zobaczyć jak wygląda początek rozgrywki. Na początku rozgrywki jest nasza postać stworzona wcześniej, którą tutaj nie widzicie, bo na pokładzie statku tworzymy naszą postać, płyniemy z kapitanem Torpem, rozbijamy się na wybrzeżu Eternum, na wybrzeżu w tym momencie południowym. I ten tutorial jest takim wprowadzeniem fabularnym, ale też pokazuje podstawowe mechaniki New Worlda, czyli właśnie walkę, podstawowe elementy, potem podstawowe elementy ekwipunku. Ważne jest też to, że ten tutorial, który trwa, mi się wydaje, że 4, może 5 minut to jest taki maks przejścia tego tutorialu. Myślę, że nawet można szybciej go przejść. I ten tutorial to jest właśnie ważne, że jest zamknięty, to znaczy nie spotkamy podczas tego tutorialu innych graczy. Innych graczy dopiero spotkamy po walce z skażonym kapitanem Torpem. To za chwilkę. Teraz rozmawiamy z nim, on gdzieś tutaj leży ranny i znika. A naszym zadaniem jest teraz właśnie przejść kawałek po tej mrocznej plaży. Tutaj możemy się nauczyć podstawowych funkcji, jak coś wrzucić do ekwipunku, jak na przykład rozdać skilla, jak jeść, jak walczyć, to znaczy jak używać lekkich ataków, ciężkich ataków, bloku i uniku. To są takie podstawowe elementy. Też jakość grafiki tutaj wygląda naprawdę w porządku, chociaż jest to obszar dość ciemny, z jakimiś takimi przejaśnieniami błyskającymi gdzieś między chmurami, więc gdzieś to jest też fajnie zakreślone, ta wstępna plaża. No i pierwsi przeciwnicy są na poziomie pierwszym. Są to przeciwnicy z grupy zagubionych, są to utopieni marynarze i musimy ich pokonać. Oczywiście oni są bardzo prości do pokonania, tutaj nie ma o czym mówić, bo to jest tutorial, więc naszym zadaniem jest w ogóle poznać pierwsze machnięcia orężem. Na starcie każdy ma miecz i tarczę, najprostsze elementy. Oczywiście, tak jak wiemy, im walczymy bardziej danym rodzajem oręża, to będzie się nam bardziej rozwijać. Jest też właśnie pokazane, jak wskakiwać na dane mostki, czy jakieś przejścia właśnie za pomocą spacji. I jak na przykład przełamać gardę atakiem ciężkim. I po pokonaniu tych kilku bardzo prostych przeciwników musimy, no wbije nam się pierwszy jakby skill naszej broni, czyli miecza i tarczy. Możemy sobie wybrać albo atak mieczem, albo atak jeszcze z tarczy. Ja tutaj wziąłem sobie przełamanie właśnie taką szarżę tarczową. Przechodzimy przez taką mroczniejszą kotlinkę. Za chwilę nam się ukaże piękne, zielone miejsce z dużą ilością roślin i przejście przez tę kotlinkę i wyjście na takie wzgórko pokaże nam piękną, malowniczą wyspę Eternum. I tak się kończy, można powiedzieć, ta pierwsza część tutorialu. Druga część tutorialu to jest bardzo krótka walka z tym skażonym kapitanem Torpem, którą za chwilkę zobaczymy. Walka w zasadzie nie ma na celu pokazać jakichś specjalnie elementów mechanicznych przy walce z nim, tylko jest to kwestia tylko i wyłącznie, wydaje mi się, fabularna, ponieważ jest to w pewnym momencie dla nas takie zaskoczenie, że kapitan Torp, z którym płynęliśmy właśnie na statku na tą wyspę Eternum, nagle jest skażony. I oczywiście no, chce nas zabić. Nie udaje mu się to, bo my zbijamy jego poziom życia do połowy mniej więcej. Potem kapitan Torp też atakuje nas tym promieniem z miecza, który na przykład był widziany podczas trailera New World. No i znika. I gdzieś się potem pojawi. Na pewno będzie miało to duże, bardzo ważne, fabularne tutaj. Jest bardzo ważny fabularny motyw i dowiemy się tak naprawdę, dlaczego nas pokonać. Kto na przykład jakby kontroluje też
kapitana Torpa i tym, że jest skażony i jaki wpływ fabularny ma w ogóle całe to zdarzenie. To pewnie się dowiemy potem. Na pewno jeszcze spotkamy się z kapitanem Torpem i to będzie. Także teraz początek, już ten tutorial wiemy. Teraz już przechodzimy na żywo do gameplayu, który jest takim pokazem krótkim przeze mnie, jak wygląda początek przygody z New World. No, także zacznijmy od początku. Jesteśmy w Brzasku. Tutaj wylądowaliśmy. Po tym krótkim, fabularnym rozpoczęciu mniej więcej wiemy, o co chodzi. Rozbiliśmy się standardowo gdzieś na początku Eternum. Akurat my jesteśmy na, tak jak tu widzimy, na południu. I jesteśmy na Brzasku. Się nazywa. Obok są też wyspy Kordelasowe. No i tak, tutaj jeśli chodzi o takie wstępne wizualia i interfejs, tak jak widzimy u góry, widzimy kompasik i strony świata, czyli północ, południe, wschód, zachód. Widzimy, gdzie iść i widzimy żółtą, w kwadracie żółtą jedyneczkę. I to jest znak, że tam mamy misję. Przed chwilą wziąłem misję od tego tutaj, od tej pani, od Nory Lynch, która jest zdubbingowana, co ciekawe. To nieciekawe zadanie, więc lepiej mieć to jak najszybciej z głowy. Także jest dubbing, więc już na wstępie mi to się bardzo podoba. Jestem pozytywnie już nastawiony, bo dubbing polski naprawdę wygląda fajnie. Także pierwsze miłe zaskoczenie, że ten dubbing jest naprawdę przyjemny. Zobaczymy, jak dalej będzie z tymi wszystkimi NPC, którzy dają właśnie główne misje. Bo ten dubbing będzie właśnie głównie dotyczył głównych misji. Po prawej stronie, w prawym górnym rogu widzimy misję właśnie Niespokojni Utopieni. Zbadaj wrak statku. No i mają pokonać tutaj, z tego co widzę, trzech utopionych. Możemy sobie to sprawdzić w dzienniku, klikając J. I tutaj w dzienniku widzimy tą misję. Jest bardzo fajnie opisana, bo wiemy, co mamy zrobić, wiemy, jaki poziom, wiemy, jaka jest nagroda, bo na przykład nagrodą jest 200 punktów doświadczenia, złota 38 z groszami i dostaniemy lekkie spodnie. Także już jest fajnie. No i po prawej mamy kilka opcji. Możemy sobie przypiąć do mapy, do głównego ekranu i dzięki temu widzimy, gdzie jest ta misja. Możemy sobie to odpiąć, możemy, wiadomo, jak tych misji weźmiemy więcej, to możemy sobie to wybierać, co wykonujemy aktualnie i tak dalej. Możemy sobie od razu zobaczyć na mapie, gdzie to jest, więc to jest też fajne. Tu jesteśmy my, ten tutaj pulsująca strzałka. Tutaj jest strażnica Brzasku. Jak widzimy, tłumaczenia są naprawdę w porządku, ale tutaj, tak jak widzimy, jest też opis małpa, UI, coś tam, podkreśnik POI i tak dalej. No, czyli jeszcze to nie jest tak, jak ma być. To są, podejrzewam, nazwy plików, skryptów tych źródłowych i one nie są właśnie przetłumaczone. Ale to już jest taki szczegół, który na becie jeszcze, że tak powiem, można przymknąć oko przy starcie oficjalnym. Jak będzie w sierpniu, no fajnie by było, jakby to zniknęło, bo to już jakość po prostu produktu nam podbija, jeżeli mamy te tłumaczenia 100% dopracowane i nie pojawiają nam się takie błędziki. No i tak, tutaj widzimy tam jedyneczkę, czyli gdzie mamy iść. Możemy sobie tak samo tutaj najechać. Jest to opisane bardzo prosto i dzięki temu wszystko jest dość klarowne. Mamy pytajniki, czyli coś dla fanów eksploracji, bo powiem tak, ktoś też w komentarzach na YouTubie pisał mi pod ostatnim materiałem, żeby właśnie eksplorować teren, oprócz łowienia rybek. Do łowienia rybek jeszcze, wiadomo, trochę czasu jest, ale już pierwsza rzecz, którą można tutaj zwrócić uwagę o tą eksplorację, że są te pytajniczki. I pytajniczki, no to standardowo, jeśli graliście w Wiedźmina trzeciego czy w inne gry tego typu, no to wiemy, że
Pytajniczki to jest coś ciekawego, coś to może być ciekawe, fajne, też niebezpieczne. Zobaczymy, jak to będzie tu wyglądać. To jest opisane jako niezbadany punkt orientacyjny i możemy się tam udać, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Fajnie, oby tych pytajniczków było jak najwięcej. Ja jestem akurat osobą, która jest bardzo, bardzo szczegółowa i szuka takich znajdziek. Ktoś gdzieś mówił, że New World znajdziek nie ma, ale to jest nieprawda, bo ja słyszałem informację, że takie znajdźki są, tylko trzeba naprawdę dobrze szukać. Bo wiadomo, no znajdźki nie tylko to są fizyczne itemy, które możemy sobie do plecaka schować, ale znajdźki to są różne też zapiski, na przykład fabularne, które ja osobiście lubię czytać, więc zobaczymy jak, czy one tutaj będą. I tak jak tu widzimy, tu jest menu, mapa, mapę możemy sobie zoomować i tak dalej. Widzimy na przykład, że tak jak mówiłem, że każdy region ma osady, fort, czyli coś dla PvP, tutaj będzie fort, tutaj mamy wioskę, tą osadę, akurat w Brzasku jest jedna, tak, jest jedna, w tutaj w tych wyspach kordelasowych też mamy jedną, Wiatrochonie też mamy jedną, gdzieś tutaj powinny być też dwie, ale to mniejsza z tym, a w Rajskim Gaju są dwa, tak jak myślałem, czyli tutaj mamy jeden, dwa, czyli raczej są po jednym, ale w niektórych są po dwie osoby. Osady. Dobra, no to super. Więc tak, jeszcze wracając do mapy, plus jest taki, że można naprawdę ją bardzo mocno zoomować. I dzięki temu tutaj po lewej mamy właśnie legendę, która łatwo nam filtruje tutaj widoki, bo mamy tak cele. To są właśnie te rzeczy, które na co dzień będziemy mieć otwarte, czyli wszystkie misje. Nadchodzące wojny, no to będzie w przyszłości, jeżeli będziemy w kompanii walczyć z innymi kompaniami i będziemy we frakcji, to będziemy widzieć, że dana frakcja wydała wojnę drugiej frakcji. Zobaczymy, na jakim terytorium, a to w dalszej części będę wam pokazywać. I położenie surowców. To jest fajne, jeżeli właśnie crafting nas bardzo interesuje i szukamy różnych rzeczy, to tutaj mamy takie kwadraciki i w kwadracikach jest legenda obszaru, taka geomorfologia, gdzie to jest. Czyli jak tutaj widzimy na przykład takie kamyczki i tak dalej, to są zarośla, tu są moczary, tutaj jest wyżena taka bym powiedział brązowo-rdzawa, więc to wszystko ma wyznaczniki, tak jak na przykład tutaj, o widzimy, tutaj są prawdopodobnie te moczary, tutaj są te zarośla, tutaj, no i dzięki temu możemy też zobaczyć, że na przykład w zaroślach znajdziemy jagody, drewno, łąki, włókna. I tutaj są na początku pokazane te tiery pierwsze, no bo jesteśmy na mapie takiej początkowym regionie, w którym raczej znajdują się początkowe surowce. Więc takowe będą pokazywane na mapie surowców. I to jest pierwsza rzecz, więc no to jest też fajnie, że to położenie surowców będzie się dostosowywać do tego, gdzie się znajdujemy. I dalej mamy rangi terytoriów, jak wiemy rangę sobie zdobywa poprzez wykonywanie różnych misji i działań właśnie na danym terytorium, to też w trakcie rozwoju będę wam pokazywać. Dobra, czyli tutaj mamy to i tutaj mamy filtry, możemy sobie to włączać, widoki, niewidoki, czy widać nas, czy nie widać. To są już takie drobniejsze sprawy. Po lewej na dole też nic się nie zmieniło. Widzimy czat i tutaj na przykład jest globalny. Możemy sobie to przeglądnąć. Ludzie sobie tutaj respondują. Możemy sobie też to filtrować pod kątem wielkości tekstu, wiadomości. No fajnie jest to zrobione. Mi się wydaje, że troszkę to rozbudowali. Super, naprawdę. Powiem szczerze, że takie ustawienia tutaj i kwestia czatu
To mi się wydaje, że to jest jeden z lepiej przygotowanych elementów w MMO. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak przejrzystej sekcji wiadomości pisania z innymi osobami, więc fajnie, bo to wygląda już naprawdę na dobrym poziomie, więc tu jest taki drugi plus ode mnie, że ten tutaj opcja pisania naprawdę jest przyjemna i możemy sobie to robić tak jak chcemy. Dalej mamy tak, kompania. No to standardowo, jeżeli będziemy tworzyć kompanii, to możemy ją sobie tutaj stworzyć. Jeśli będziemy dołączać do jakiejś kompanii, to będziemy sobie tutaj filtrować i szukać właśnie konkretnej kompanii. Jak widzimy, kompanii jest bardzo dużo. Tutaj od razu, tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę, jest to alfabetyczny? Chyba tak. Tak, jest alfabetycznie. Także dobrze, dobrze, bardzo fajnie. No i wiadomo, przy tworzeniu kampanii będzie można sobie zrobić swój herb, ale to też jest rzecz na przyszłość. Więc tylko tak wam pokazuję te zalążki tego, jak wygląda właśnie interfejs. Po lewej stronie, jeszcze nie mówiłem, bo tutaj mamy czat, ale po lewej mamy też listę ze znajomych online. I tu możemy sobie zapraszać naszych znajomych po nickach. Możemy zapraszać do grup, do kompanii i na wydarzenia. Też to wygląda bardzo w porządku. Jeśli jesteśmy w grupie razem, to tu po lewej stronie będzie twarz kolegi czy tam koleżanki widniała. Wchodząc jeszcze tutaj, to mamy tak, dziennik, dokumenty, tutaj nie ma nic, bo tutaj będą te różne ciekawostki fabularne. Będziemy je zbierać. Postać, to tutaj jest kwestia rozdawania tych punktów za zdobycie poziomu. Jest też fajne ułatwienie, którego nie było przedtem. To znaczy, jeżeli mamy podział na siłę, zręczność, inteligencję, skupienie i kondycję, no to mniej więcej widzimy minimalną, taką małą emotkę broni, która po prostu czerpie korzyści z rozdawania. Czyli na przykład, jeżeli interesują nas miecze, topory, ciężki młot, siekierka i spear, czyli włócznia, no to będziemy inwestować w siłę. Jeżeli nas interesuje właśnie włócznia, muszkiet, rapier, łuk, no to będziemy szli w zręczność. Bo niektóre wiadomo, no są takie elementy jak na przykład właśnie spear. No to podejrzewam, trzeba to rozdzielać troszkę pół na pół, czyli siła i zręczność, żeby mieć jak najlepszy taki efekt i tak zwany power spike. Inteligencja, no to mamy rękawice, mamy laski, ale też co ciekawe jest spear i muszkiet. Kupienie mamy laskę życia, a kondycję, no to jest podbicie naszego zdrowia, czyli coś dla po prostu tanków. Coś dla po prostu tanków będzie, wydaje mi się, najlepsze. Na dole widzimy nasz poziom, tutaj jest poziom drugi. Ile brakuje do poziomu trzeciego, tutaj się będzie to zapełniać. Możemy sobie zobaczyć nagrody za awans. I tak, mamy poziom drugi, potem na poziomie piątym dostajemy miejsce na broń dodatkową. Dodatkowe ulepszenie klasy obozu. Na 10 mamy pojedynki, pierwsze miejsce na torbę, potem na 15 mamy dom, jakieś zadania i potem mamy miejsce na pierścień na 20, potem mamy na 25 zadania traperskie, potem mamy drugie miejsce na torbę w 30, potem mamy na 30 zadania z wątku głównego, na 35 drugi do, potem kolczyki i tak dalej, możemy sobie to przelecieć, czyli max poziom 60, tak jak mówiłem. I wtedy jest napad na posterunek, a na 50 są inwazje. To dla tych, co ich to interesuje bardziej. Więc tutaj są te postaciowe tematy. Tutaj jest biografia. Widzimy miniaturkę naszej postaci, którą sobie gdzieś tam zrobiliśmy. Możemy sobie dodać tytuł, czyli coś, co jest nowe. Do tej pory nie było. Jak widzimy, tytuł na razie nie zdobyłem, bo tytuły będziemy zdobywać za jakieś ciekawe, no też trudne aktywności. Zobaczymy. To jestem ciekawy właśnie, jak te tytuły będzie zdobywać, to będziemy sprawdzać. I tutaj widzimy kompanię, do jakiej należymy, jeżeli do jakiejś należymy. Takie wiemy, umiejętności. No i tutaj mamy wykaz wszystkich broni, które po prostu mamy
dostępne w grze. Czyli mamy jednoręczne jak miecz, tarcze, rapier, siekierka. Dwuręcznie to jest włócznia, topór, dwuręczny młot bojowy, dystansowa łuk, muszkiet i magia, laski życia, ognia i tą lodową rękawicę, co dużo osób na pewno będzie chciało ją przetestować. Moim celem, to od razu wam powiem, na pewno będzie topór dwuręczny, bo to jest broń, którą od zawsze w różnych grach cenię najbardziej, więc na pewno topór dwuręczny będzie moją pierwszą bronią, a drugą szczerze jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Może to będzie łuk albo siekierka. Zobaczymy. Profesje. No to tutaj mamy cały crafting rozbudowany. Nie będę teraz się w to zgłębiał, bo no, będę robił różnego poradniki w przyszłości. Będę w to wchodził. Możecie sobie to sami potem posprawdzać. I tu mamy achievementy osiągnięcia za różne rzeczy. I mamy takie właśnie PvE, PvP. Mamy zadania, misje, postęp. No bardzo dużo jest tych osiągnięć. Bardzo fajnie, bo to wszystko warto będzie po prostu poczytać. Wszystko jest opisane, co trzeba zrobić. Super, naprawdę super. Jest kopalnia rzeczy do zrobienia. Im więcej rzeczy do zrobienia, tym lepiej. To co, podziwiajmy sobie grafikę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o optymalizację, no to u mnie nie ma nawet najmniejszej ścinki. Zresztą na razie, z tego co widziałem, to gracze też pozytywnie się do tego odnosili. Także pójdziemy sobie teraz robić te podstawowe misje, żeby cokolwiek wbić już jakiś poziom, więc sobie po prostu chodźmy tutaj do tej jedyneczki. Także zaczniemy od, tutaj mamy tak, możemy zbierać wszystko praktycznie, co jest na naszej drodze. Jedna rzecz też, jak przybliżymy sobie oczywiście naszą postać, no to wiadomo, że to co widzimy w tle, czyli grafikę otoczenia, tutaj naprawdę można komplementy sadzić, że jest naprawdę fajnie, praca światłem też jest świetna. Jedynie no to ja osobiście na przykład mam zastrzeżenie tylko troszkę do tych tekstur naszej postaci, to znaczy twarz i tak dalej. Jest ok, aczkolwiek jest taka bardziej, bym powiedział, może bajkowa, troszkę mniej naturalna, ale no nie ma tragedii. Dobra, zbierzmy sobie wszystko to, co tutaj mamy, żeby można było potem sobie... Zbierajmy drewno. Taki, wszystko można praktycznie, to co tutaj się świeci na tymi białymi kuleczkami, to można zbierać. I jak zbierzemy sobie drewno i krzemień, no to będziemy mogli sobie przynajmniej jak coś na początku stworzyć. Także to co jest tutaj do zebrania, to zbierzemy. Dobra, idziemy coś tutaj powalczyć. U góry na kompasie widzimy, ile metrów jesteśmy od celu. I w tym momencie jesteśmy 80 metrów. Woda jest fajnie zrobiona. Tutaj idzie przed nami gracz bardzo fajnym nikiem. Okej. Dobra, mamy ognisko jakieś i szukamy tych utopców. Tutaj jednego zabrali. O, tutaj utopione żeble. Dobra. O, jest raczej na początku, to jest taki, żeby ta walka was nie zwiodła, bo na początku to wygląda dość prosto, ale im dalej w las, tym ale tak wesoło nie będzie. O, tam jest, możemy sobie nasze Q użyć, czyli taka szarża tarczą. I przy walce jest dość minimalizm, bo na dole po prostu widzimy, ile mamy życia. Życie regenerują przede wszystkim jedząc i pijąc na przykład wodę. A musimy jeszcze jednego utopionego pokonać i wrócimy z misją. Dobra, jest. Naboje zebraliśmy. Czyli coś do muszkietu. Dobra, wracamy do misji. Tutaj widzimy, jest ta taka wieżyczka i do tej wieżyczki musimy się udać. Mamy dostępne biwakowanie. Teraz pokażę, o co chodzi z tym biwakowaniem. Biwak możemy rozkładać literką Y.
w odpowiednim miejscu, z tego co kojarzę, ale to jeszcze się fajnie. Pewnie za chwilkę. Dobra, podejdźmy sobie do naszej tutaj pani Nory Lynch i posłuchajmy tego dubbingu i co nam tutaj pani powie. Wiem, że to nie było przyjemne, ale ze wszechmiar słuszne. No i poza tym pomogło w ochronie brzasku. Utopieni czasem zapuszczają się w głąb lądu. No i świetnie, naprawdę. Wybacz, gdzie się podziały moje maniery? Po tym wszystkim pewnie drżysz z zimna, padasz z nóg i umierasz z głodu. Tak, nic mi nie będzie. No, trzeba przyznać, że dubbing i pani tutaj, aktorka, która udzielała głosu Norze Lynch, jest w porządku. Nie musisz zgrywać twardziela, ale musisz nauczyć się tu przetrwać. Zbierz krzemień i drewno i wytwórz sobie nóż do skórowania przy ognisku. Okej, czyli będziemy musieli wytworzyć podstawowe rzeczy na początku. Zbierz kamień, krzemień i drewno, to jest to co mówiłem. I następnie wytwórz krzemienny nóż do skórowania przy ognisku. Świetnie. No, tak jak mówię, ten dubbing jest fajnie zrobiony. Podejdźmy sobie do ogniska. Uf. Okej. No tak jak widzimy, tutaj nie wszystko jest jeszcze tutaj przetłumaczone u góry, ale mamy tak, drewniany miecz prosty. Tego nie, ale musimy sobie zrobić krzemienny nóż do skórowania. Tutaj widzimy te żółte kwadraciki, oznaczają, że właśnie te elementy są do utworzenia. Tu wybieramy ilość sztuk, ile chcemy zrobić. No mamy trochę zebranych tego drewna i tych krzemieni, zróbmy sobie jedną sztukę do skórowania. No tutaj te elementy pozostałe też nam będą potrzebne. Ale to na spokoju. No i mamy tutaj krzemienny nóż do skórowania. I jest to. I mamy zrobione. Dobra, porozmawiajmy sobie z Norą. No i proszę, masz do tego rękę. A teraz czas urządzić sobie małą ucztę. Ano, okoliczne dziki to podłe skurczybyki, ale ich mięsiwo smakuje wybornie. Upoluj dzika, wykrój z niego mięso, a potem przyrządź parę rat. Parę rat. Samą myśl o tych stekach, ślinka napływa mi do ust. Są zdecydowanie lepsze niż suchary, które wcinam na okrągło. Świetnie. Świetnie, widać, że jest to fajnie zrobione, tylko zróbmy sobie teraz tak. Zobaczmy sobie teraz tabem, otwieramy nasz inwentarz. I tutaj mamy nasz ekwipunek, o którym jeszcze nie mówiłem chyba. Jest on dużo lepiej przygotowany niż to, co mieliśmy w poprzednich testach alfa preview, które było rok temu. Widzimy naszą postać fajnie i po lewej widzimy ekwipunek. Tutaj widzimy sloty na dodatkowe rzeczy, które się gdzieś tam odblokują. Tutaj mamy slot na amulet. Tutaj mamy sloty na przykład wędkę. Jak będziemy łowić i jak widzimy jest przycisk F3, czyli to oznacza, że F3 będziemy mogli coś łowić. I teraz tak, mamy spodnie, które są słabe, ale dostaliśmy nagrodę lepsze. I wiadomo, jak najeżdżamy naszym kursorem na daną część ekwipunku, no to jest od razu porównanie, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. I tutaj widzimy, że jest lepsze. Także możemy sobie je włożyć. Dwa razy klikając albo przesuwając, już zależy jak to woli. I mamy nowe spodnie. Także tu jest też podzielone w naszym ekwipunku, w naszym plecaku. Na ubiory, amunicję, stolarstwo, narzędzia, kamieniarstwo, rybołówstwo. Mamy monety na dole. Mamy też... Nie wiem co to jest dokładnie na 2000. To jest części zamienne. Tak, to jest do odzyskiwania, jak będziemy coś naprawiać na przykład z ekwipunku. I mamy ten słynny azot, który jest bardzo wartościowy, ale to jeszcze na start raczej nie będzie nam potrzebne. Dobra, musimy upolować dzika. Idziemy sobie poszukać tego dzika gdzieś tutaj. O, biwakowanie dostępne. I tutaj właśnie możemy sobie tym Y-kiem biwakować. Ale to dopiero za chwilę, bo teraz sobie
Musimy pokonać tego dzika. Okej. Czarny dzik. Nie wyposażono się w nóż. Musimy sobie wyposażyć się w nóż. Okej, czyli mamy w użyciu nóż. Zapomniałem go użyć. I teraz jak mamy ten nóż już wyposażony, no to możemy skurować. Tutaj takie rzeczy jak skurowanie jest bardzo, bardzo ważne. Dostaliśmy cechę, możemy sobie to otworzyć. Z uwagi, że ja będę szedł w ten topór, no to myślę, że na razie będę inwestował po prostu w siłę. Także jest ok. Dobra, mamy skórę, możemy sobie teraz zrobić ten posiłek, który nasza koleżanka Nora chciała. Zbierzmy sobie jeszcze jakieś drewno, bo być może nam się to przyda do na stonogi nawet. Dobra, super. Teraz musimy sobie podejść do ogniska. I w ognisku musimy sobie zrobić... no właśnie, co tu możemy sobie zrobić? To jest ta lekka racja? Chyba tak. Włóżmy sobie tą lekką rację, czyli to mięsko z dzika. I mamy gotowanie poziom pierwszy, czyli coś tam się już dzieje z tym craftingiem i się rozbijamy. Nie ma nic lepszego niż mięsiwo skwierczące nad ogniem. Dokładnie. I mnie zaczyna burczeć w brzuchu. Wiesz już, jak załatwić sobie żywność. Tak, wiemy jak zrobić dobre mięsiwko. Także to jest dość ważne. Dostaliśmy koszulę, więc już... Chcę odwiedzić osadę w Brzasku, ale zanim tam wyruszysz, jest tu jeszcze sporo do zrobienia. Przez ten sztorm. Dlaczego? Za tym sztormem stało skażenie, czyli czyste zło. Zatapia każdy statek, który zbliży się do wyspy albo próbuje z niej odpłynąć. Był najgorszy sztorm, jaki w życiu widziałam. Zatopił twój statek, wiele innych. Musimy sprawdzić każdy. Każdy z wraków. Mamy w Brzasku taką tradycję. Spisujemy wszystkie wraki statków na naszym wybrzeżu. Powiedzmy, że w celach archiwalnych. Przynieś mi wszystkie pamiątki, jakie znajdziesz. Jeśli natrafisz na skażenie, nie podchodź do niego. Okej, nagrodą jest łuk z hartowanego drewna. Fajnie. Dzięki temu będziemy mieć kolejną ciekawą broń. Zauważyłem, że przy ostatnich wyrazach zwrotach dubbingowych one nie są do końca przeczytane. Nie wiem, czemu to się tak urywa i nie wiem, czy zawsze to występuje, ale taką rzecz zauważyłem. Dobra, trzymamy tutaj, mamy te wraki na wybrzeżu. Możemy sobie iść też do osady, która jest tutaj. Jak widzimy, możemy, jak mamy azot, to możemy szybko podróżować do osady dzięki azotowi, tylko na przykład tutaj trzeba mieć 54 azotu. No to nie jest tanie. To nie jest tanie taka szybka teleportacja. Ale podejrzewam, że na wyższych poziomach to już nie będzie taki problem. Tak, co jeszcze tutaj możemy sobie sprawdzić? Mamy mięsko, możemy sobie to jeść. Aha, mamy tak, ubiór, możemy sobie włożyć właśnie fajną bluzeczkę. To możemy sobie odzyskać. Ekwipuj, pozbądź się barwnik, zablokuj, zmień skórkę. No, będziemy starać się odzyskiwać te materiały, więc naciskamy S plus lewy przycisk myszy i potwierdzamy. Aha, i rozumiem. Czyli jak odzyskujemy dany przedmiot, to zbieramy wtedy części zamienne i te części zamienne będą służyć do naprawy naszego tego podstawowego ekwipunku. Piękna grafika, szczególnie właśnie ta praca światłem, to jest chyba najmocniejszy plus. Jeśli ktoś mówi o grafice, to ja na pierwszym miejscu będę wymieniał praca światłem. Weźmy sobie jeszcze jakiegoś dzika, utuczmy. O. Tak jak widzimy, przy każdej walce używając danego oręża, w tym momencie mamy ten miecz i tarczę, no to szkolimy, to nam się cały czas rozwija, piluje, że tak powiem, ten typ broni,
Więc moim zadaniem na pewno będzie jak najszybciej stworzyć sobie topór dwuręczny. Zresztą możemy sobie podejść na przykład do tego ogniska. Nie wiem, czy możemy sobie z niego skorzystać. I broń biała. Mogę sobie drewniany miecz prosty stworzyć. Mogę sobie stworzyć coś więcej? Nie. No, to jest właśnie to, że dopiero musimy coś więcej nauczyć. Dopiero w osadzie będziemy mogli sobie stworzyć. Ale możemy sobie na przykład siekierkę stworzyć, bo ona nam będzie potrzebna do rąbania drewna. Więc na pewno siekiereczkę sobie stworzymy. Stworzymy sobie jeszcze skórowanie. Mamy siekierka. Sierp sobie weźmy, bo do roślin też, do wycinania roślin też nam się przyda. Więc ogólnie te podstawowe narzędzia crafterskie ja bym, ten Oscar też bym tego Oscarda stworzył, czyli ten kilofek. Rzadko używane słowo Oscar. Dobra, to mamy tak. Możemy sobie to wszystko tutaj powkładać. I mamy tak, sierp, nożyk, toporek do ścinania drzew i ten kilofek do rąbania skał. Także podstawowe rzeczy mamy i naszym zadaniem będzie teraz przeszukanie tych wraków. Poszukaj zapisków i pozostałości we wrakach statków w pobliżu Strażnicy Brzasku i wypatruj oznak skażenia. Czyli te pierwsze misje są dość proste, idziemy koło do tego pytajnika, więc pewnie tam zobaczymy, co tam jest. Pewnie pytajnik to są właśnie te wraki. Tutaj jak był jakiś pytajnik, bo w tym miejscu był pytajnik, no to nam się odsłoniła taka emotka takiego wraku i nazywa się to deklaracja Dusana. Czyli nazwa tego okrętu po prostu się tak nazywa. Jeszcze zobaczmy sobie, tutaj jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem do tej pory, czyli mamy też sklep i tutaj możemy sobie kupować na przykład skórki, skórkę topora, bardzo ładną zresztą, i skórkę zbroi za 13 tysięcy monet, nie wiem czy to są monety, marki losu. Okej, czyli markami losu będziemy tutaj kupować różne rzeczy. Można barwniki kupować, czyli tak jak mówili, że na start będą w tym sklepie dostępne przedmioty kosmetyczne. I takowe są, czyli są polecane. Można kupować gesty. Skórka pancerzy jest jedna. Skórka broni też jest jedna. Przedmioty domowe. O, mamy chromatyczny taki kolorowy tygrys. Herby kompanii, możemy taki pakiecik sobie wykupić, fajny. Jeżeli mamy kompanię, to myślę, że kupienie takiego pakieciku jest fajną opcją, bo zyskujemy ciekawe ikonki do naszego herbu. I tu mamy różne paczki. I tutaj możemy kupić. Widzę, że w becie każdy chyba dostał 25 tysięcy tych marek. Czyli można sobie coś tutaj kupić. Ja nie będę na razie kupował, zobaczymy co będzie dalej. Standardowo tu mamy też ustawienia i mamy też menu. Także dobrze to wygląda. Idziemy sobie sprawdzić te wraki. Skały tutaj raczej nie można, tak widzę, wychodzić, bo chciałem to sprawdzić, czy jest taka możliwość gdzieś to obejść, ale są to zbyt ostre krawędzie. Idziemy sobie zobaczyć, tam są różne wraki. Szukamy tutaj jakichś różnych ciekawych rzeczy na razie. No wiadomo, w tych początkowych lokacjach to nie sądzę, żeby tu były jakieś wartościowe przedmioty poukrywane. Bardziej bym powiedział, że to dopiero będzie w przyszłości w tych innych lokacjach. Dobra, mamy tutaj. Możemy sobie powalczyć z tymi żeglarzami troszkę. O, jest łup.
Mamy nabój. I do muszkietu. Ale moim zadaniem będzie przeszukać tych skarbów, więc tutaj... O, tutaj jest schowek z zapasami, to pewnie to jest pierwsza rzecz, którą musimy... Ja tutaj też nie... Dobra. Okej, poziom czwarty. Nie wiem, czy progres jest tak samo szybki, jaki będzie finalnie w oficjalnej wersji, jak wystartuje, czy będzie troszkę wolniejszy. Ale to są rzeczy do sprawdzenia oczywiście potem. Teraz ten progres może być troszkę szybszy, żeby można było zyskać. Dobra, czyli mamy tutaj po lewej stronie coś. A jest jakiś zapisek, chyba ten niebieski tutaj. O, miecz i tarcza nam się tutaj zrobiło. Dziennik kapitana Kaina. Dziś wypłynęłeś w kierunku czegoś sążowej legendą, wyspa zwana Eterną i tak dalej. Dobra. Czyli to są zapiski, które można sobie przeczytać. Pierwszą rzecz mamy zrobioną. Jeszcze sobie tego i zaraz zobaczymy sobie te cechy. Także